Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15. Wybiła godzina 15, zatem czas na Prosto z kadru w Radio Afera w sobotę. Dzisiaj będzie audycja taka pół na pół, ponieważ przygotowałem dla was dwa komiksy z tutaj od naszych polskich wydawców, ale także będziemy jeszcze mówić o dwóch specjalnych okazjach, dwóch specjalnych rzeczach, ponieważ niedawno świętowaliśmy jubileusz Supermana, tysięczny numer serii Action Comics. No, kto by pomyślał, że ktoś dożyje takiego numeru serii komiksowej. No i oczywiście będziemy jeszcze mówić o filmie, wielka premiera filmu, na którego czekaliśmy 10 lat. Nowi Avengers Infinity War, Wojna bez końca. Taki jest polski tytuł. Ale odnośnie tego Supermana i właśnie filmu Avengers będziemy rozmawiać z gościem. Tak, będziemy mieć gościa. Przedstawię wam go, jak przyjdzie na to pora. I cóż, na razie się skupimy na komiksach. Ja tylko przypominam, że mamy jeszcze dwie takie zbiórki, którym patronujemy, kibicujemy. W związku z tym zapraszam was na Facebooka. Tam znajdziecie szczegóły. Chodzi oczywiście o zbiórkę na albumik Zimzonowicza, o którego już wspominamy od jakiegoś czasu, oraz na album związany z Amelką, gdzie tutaj też jest zbierany charytatywnie akcja na już kolejny komiks z tej serii właśnie. Dobrze, zatem po takim krótkim początku przejdziemy zaraz do pierwszego komiksu. Prosto z kadru, czyli audycja komiksowa w Radio Afera, wracamy. Tak jak wspomniałem, zaczynamy od komiksów, zanim przejdziemy do tematu Supermana i filmu Avengers. Pierwszy komiks, który bym wam chciał dzisiaj przedstawić, jest to Pułapka czasu, powieść graficzna od Hope Larson. Jeśli tytuł wam ten coś mówi, ale niekoniecznie wam to pasuje w kontekście komiksu, no to tak, to jest bardzo ciekawy przypadek, ponieważ mamy do czynienia z adaptacją książki od Madeleine Lang z 1962 roku. Ta książka była niedawno też zaadaptowana, były dwie adaptacje filmowe z tego, co się dowiedziałem, z czego ta druga w tym roku trafiła do kin amerykańskich. Wrinkle in Time. No niestety ten film został ostatecznie wycofany z dystrybucji w Polsce przez Disneya, no ale trafiła do nas adaptacja komiksowa w formie powieści graficznej od Hope Larson. Tutaj na samym początku wspomnę, to jest komiks wydany z wydawnictwa Mamania. Hope Larson nie jest to autorka mi obca, na przykład jeśli chodzi o komiksy, aczkolwiek ja poznałem ją po jej jednym z najświeższych dokonań, a mianowicie seria Batgirl z DC Comics, DC Rebirth. To jest akurat seria, która nie jest u nas wydawana w Polsce, więc ją czytałem tutaj w oryginale. No, na początku nie byłem zachwycony tym, co było tam w pierwszej historii, którą przedstawiała w ramach tego tytułu, ale później się zaczęło robić lepiej. No i jak tutaj dowiedziałem się, że jest komiks, który jest adaptacją tego innego materiału, który jest właśnie wykonany przez Hope Larson w całości, bo zarówno tutaj jest to adaptacja scenariusza, jak i też są to jej ilustracje, no to byłem bardzo ciekawy, jak tutaj w innej formie się sprawdzić. No, tam niejako adaptuje pewną postać fikcyjną z bardzo dużym bagażem już historycznym, no a tutaj adaptuje całą książkę. Tutaj wspomnę od razu, że nie znam oryginałów, no wstyd mi się trochę przyznać, no ale niestety nie miałem okazji poznać, więc no nie będę mógł tutaj za bardzo porównać, czy rzeczywiście ten przekład, ta adaptacja wyszła na plus, na minus, średnio i tak dalej. Aczkolwiek, kiedy przeczytałem komiks, to sobie tak tylko zerknąłem na streszczenia książki w internecie i wychodzi na to, że materiał się praktycznie w całości ładnie ze sobą nakłada, tak jak powinien. Nie zauważyłem, żeby tutaj brakowało jakichś postaci czy wątków. No ale zacznijmy od początku. Pułapka czasu. Poznajemy naszą główną bohaterkę już na samym początku. Jest to Meg Murray. Jest to córka
naukowców, fizyków, która no, zdaje się, że nie potrafi znaleźć dla siebie miejsca. Wszyscy ją no, biorą za niezbyt dobrze rozgarniętą, wykształconą, że no, ogólnie nie traktują jej poważnie, zarówno jej rówieśnicy, zarówno nauczyciele w szkole, czy nawet dyrektor, z którym ma rozmowę nawet z powodu jej zachowania w szkole. No i tak zostaje nam przedstawiona ta postać jako taka, która ma no, problemy z no, życiem codziennym, nie czuje się ze sobą zbyt dobrze, ma zły humor, co zresztą ma, no, ma złe nastroje, no, co jest to ilustrowane też właśnie przez rysowniczkę takimi dodatkowymi elementami narracji komiksowej. No, mamy chociaż taką scenę, kiedy Meg wraca właśnie po takiej kłótni z dyrektorem do domu, no i kiedy ona do tego domu wraca, no to wisi na nią taka chmura burzowa i pada nad nią tak akurat. No i cóż, poznajemy też jej właśnie rodzinę, wiemy o jej matce, o jej braciach, szczególnie właśnie najmłodszym, Charles Wallace. No ale przez cały czas wspominany jest ten ojciec, ale tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co się z nim stało. On jest nieobecny, no wiedzą tylko, że robi coś ważnego, ale zniknął już jakiś dłuższy czas temu, no i wszyscy no tak, no śmieją się z tej ciężkiej sytuacji, inni z tej sytuacji ciężkiej od Meg i tam takie różne plotki typu, że no a pewnie sobie znalazł jakąś młodszą kochankę i uciekł po prostu od rodziny. Przychodzi taki dziwny zbieg wydarzeń, ponieważ młodszy brat Charles, o którym wspomniałem, od Meg, ma bardzo specyficzny styl bycia, styl zachowania. Niejako jest tutaj tak chyba prześmiewczo na początku wspomniane, że on w sumie to nawet tak dobrze zna swoją starszą siostrę, że praktycznie czyta jej w myślach. Pojawiają się nagle takie charakterystyczne postaci, takie, które mają być niedawnymi sąsiadami, którzy się wprowadzili nieopodal. Też o bardzo charakterystycznych imionach, nazwiskach właściwie, bo to jest pani co to, pani kto i pani która. Nie poznajemy ich od razu. No i nasi bohaterowie, czyli Meg i Charles, się wybierają do sąsiadki właśnie po pierwszym takim spotkaniu, po pierwszej takiej rozmowie, gdzie Meg zauważyła, że coś tutaj chyba pani wie więcej na temat sytuacji jej ojca. Kiedy tam trafiają, spotykają również kolegę ze szkoły, który jest ze starszej klasy, jest tutaj to starsza osoba, Calvin O'Keefe, który z kolei miał przeczucie, że musi się tam znaleźć z jakiegoś powodu, że coś go tu przyprowadziło i wiedział, że powinien się tam znaleźć. No i w tym momencie, kiedy nasza trójka bohaterów spotyka się właśnie tutaj z całym tym trio, z panią kto, panią co to, panią którą, rozpoczyna się no taka zawiła historia, gdzie no, nasi bohaterowie dowiadują się, że no, coś złego się dzieje we wszechświecie. To nie tak, że no nie wiem, Ziemia jest zagrożona, że nie wiem, może jakaś coś, obręb ich tutaj, naszego Układu Słonecznego, nie, jest pewien jeden wielki problem tak zwanego czarnego cienia, który obejmuje całą galaktykę, cały wszechświat i od lat jest prowadzona walka z tym wielkim czarnym cieniem. Na początku nie dowiadujemy się, co to dokładnie jest, ale po jakimś czasie właśnie widzimy, jak Meg zostaje poproszona, żeby spojrzała w pewnym w dal gdzieś, jak już są na jakiejś w innym zupełnie miejscu, nie będę tutaj za bardzo zdradzał szczegółów, no i widzi tylko jedną wielką czerń, czyli dosłownie jest to taka jakby to określić, taki no nie tyle byt, coś co powoduje taki ogromny niepokój, złe samopoczucie. No i dowiadujemy się, że tak, ojciec od Meg był tutaj, pracował tutaj dla państwa i tak dalej, wykonywał jakieś tajną służbę, o której nie mógł mówić, i okazuje się, że jedno z jego zadań to była właśnie walka z tym wielkim czarnym cieniem, no w związku z czym tutaj nasza ekipa bohaterów wybiera się o to, żeby odbić tego ojca i wesprzeć wszystkich w tej walce z tym wielkim złem. A i no powiem tak,
Historia ogólnie, kiedy ją śledzimy, tak jak mówię, nie znałem wcześniej oryginału, więc dla mnie to jest zupełna nowość pod kątem tego, co tu widzieliśmy, a to już jest historia, która ma, przeszło już ponad 50 lat, już prawie właściwie 60. I śmiałbym najprościej powiedzieć, o czym jest ta historia, poza właśnie takim wprost walczeniem dobra ze złem i takim nie wprost walka dobrem ze złem, to jest właśnie historia o byciu sobą, o walce z przeciwnościami losu i tym, żeby móc się czuć dobrze z samym sobą, tak? Z tym, ze swoim charakterem, z tym, kim się jest, żeby pokazać swoją siłę, bo tutaj nasza bohaterka jest przez bardzo źle traktowana dosłownie przez jej otoczenie, ale też właśnie pojawia się to cały motyw tego czarnego cienia, który też powoduje bardzo złe samopoczucie i ona z nim walczy, walcząc z tym czarnym cieniem, walcząc jeszcze właśnie z innymi przeciwnościami, o których tutaj nie będę zdradzał szczegółów. Ona staje się lepsza, staje się silniejsza, dzięki czemu ona ewoluuje przez cały ten komiks, zresztą nie tylko ona, inne postaci w tym komiksie. Również, szczególnie, że pewni bohaterowie, gdzie na początku myślimy, że i są nam przedstawiani jako tacy właśnie takie ideały, okazuje się, że też posiadają pewnego rodzaju odcienie szarości. To, co mi się tylko nie podobało troszeczkę jakby w całej tej narracji, w całym tym komiksie, mimo tego, że niestety oszczędnie, ale co jakiś czas wykorzystywał właśnie jakieś takie dodatkowe fajne zabiegi komiksowe, gdzie właśnie tu wspomniałem o tej chmurze, czy na przykład kiedy postaci trafiały do miejsca, w którym nie było nic słychać, że dźwięku praktycznie nie było, to jest pokazane, że chmurka dialogowa wpada do ust postaci i w ten sposób już, że nie może nic powiedzieć, że nie będziemy już ich słyszeć. Tego typu zagrania mi tutaj bardzo pasowały, natomiast jakby cała historia zdawała mi się biec bardzo szybko i jednocześnie przez chyba 3/4 komiksu jakiekolwiek dialogi o wyjaśnianiu świata przedstawionego, tego, co się dzieje wokół, o co tu chodzi z pewnymi elementami, to jest na zasadzie to jeszcze nie jest czas, wszystko w swoim czasie. I tak to wszystko było odkładane na bok i jakoś troszeczkę zabrakło mi tego dokładniejszego budowania świata. Nie wiem, czy to jest wina komiksu, który musiał stresić zapewne ogromny materiał z książki. Ciężko mi to niestety właśnie porównać. Jeśli chodzi o ilustrację od Hope Larson, to mam takie troszeczkę mieszane uczucia, bo ogólnie kreska jest mnie bardzo przypadła do gustu. Tutaj zresztą komiks nie jest właściwie kolorowy, bo to jest czerń, biel i taki błękit. Pewne kadry czy sceny są bardzo dokładnie rozrysowane z jakimiś takimi większymi szczegółami w anatomii człowieka czy teł, ale czasem niektóre kadry wydają się być robione bardzo na szybko, jakby tutaj był jakiś pośpiech w realizacji całego tego projektu na czas, w związku z tym te rysunki wydawały się czasem troszeczkę takie nierówne i jakby nie było... nie było takiego stale utrzymywanego jako takiego stylu, bo po prostu autorka czasem widać wyraźnie, że jakieś tutaj skróty stosowała. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem też całej grubości tego komiksu. On ma prawie 400 stron. Jest to całkiem cegiełka, może nie aż taka jakaś cegła, ale taka cegiełka. Dla kogo ten komiks jest? Na pewno go będę polecać osobom, które zainteresowane są książką, są fanami książki albo i filmem, żeby zobaczyć, jak ich historia, która ich wciągnęła, została też przetłumaczona na język komiksu. To na pewno będzie bardzo dobre doświadczenie. Mnie się komiks ogólnie podobał, nie zwalił mnie jakoś z nóg, ale lektura mijała całkiem przyjemnie. Tutaj troszeczkę ten pośpiech narracji mi nie odpowiadał i te braku jakby stałego punktu w tych rysunkach, ale ogólnie złych wrażeń nie miałem. Pułapka czasu z wydawnictwa Mamania.
Wracamy do Prosto z kadru, czyli komiksów w Radio Afera. Przed chwilą mówiliśmy o adaptacji książki Pułapka Czasu, a teraz przenosimy się do kraju kwitnącej wiśni. Chciałbym wam zaprezentować mangę z wydawnictwa Studio JG o tytule Poison City. Jest to manga, która się mieści całościowo w dwóch tomach i właśnie te oba tomiki przywiozłem ze sobą do radia. Wcześniej, zdaje się tydzień temu, Filip właśnie opowiadał o jakiejś innej serii mangowej, gdzie chyba zdaje się ośmiotomowej, gdzie bardzo, bardzo go wciągała lektura i wszystko miał zniszczone pod sam koniec, kiedy cała konkluzja wydawała mu się totalnie beznadziejna. No, tutaj mamy dwa tomiki i no przy krótszych historiach wiadomo, to wszystko jakoś tak trochę szybciej wchodzi i tak dalej, ale no też jest zawsze strach, że jak to z tym końcem będzie. Tak mnie trochę mnie Filip trochę przeraził ostatnio do właśnie takich dłuższych troszeczkę rzeczy japońskich. Ale Poison City to jest w ogóle dla mnie ewenement. To jest manga, która została wydana w całości na przełomie 2017 i 2018 roku przez polskiego wydawcę. Drugi tomik właśnie miał premierę w tym roku. Oryginalnie się pojawił w 2015. Jest to komiks autorstwa Tetsui Tsutsujego. Możecie go znać z innych tytułów też wydanych przez Studio JG, Prophecy oraz Manhole. Ja pierwszy raz spotkałem się z tym autorem, więc absolutnie nie wiedziałem, czego się mogę spodziewać. I teraz tak, słuchajcie. Jak nie widzieliście wcześniej, to wygooglujcie, albo jeśli będziecie oglądać na YouTubie, to pewnie będziecie widzieć przed oczami okładkę tego komiksu. I teraz tak, tytuł Poison City i na okładce macie postać w takiej masce jakby przeciwgazowej, widzicie go w takim skafandrze, uniformie, widzicie, że coś tam w tle i przed nim płonie, że z tyłu widzicie, są postaci też w jakiejś tam masce gazowej, tutaj inna postać ma szalikiem zakryty nos i usta. Drugi tom, no dokładnie to samo, postaci się przed czymś kryją, chowają, zresztą w logotypie tego tytułu Poison City jest ta maska przeciwgazowa. I teraz tak, absolutnie nic nie czytałem o tym komiksie przed lekturą, zresztą to już wspominałem również chyba w poprzedniej audycji, ja nie cierpię czytać opisów w ogóle z tyłów tomików i tak dalej, bo to często może zepsuć jakąś niespodziankę, która wyniknie w trakcie lektury. No to okej, patrzymy na tytuł, patrzymy na okład. Ja mówię, okej, to musi być totalnie jakieś post-apo. Totalnie jakieś post-apo z tymi bohaterami, których mamy na okładce, czyli pewnie jakaś, nie wiem, walka w postapokaliptycznej Japonii może, albo właśnie w trakcie, że to już zaraz chwilę po jakimś ataku nuklearnym, cokolwiek. No, ogólnie tego typu klimaty. I totalna, ogromna niespodzianka. Ta manga jest o mangace, który tworzy mangę w Japonii w 2020 roku. I nie ma tu żadnej epidemii, nie ma żadnego post-apo w pewnym sensie. I zbiło mnie to totalnie z tropu, ale właśnie ta manga charakteryzuje się, no tego się nie spotyka na co dzień, bo mamy tutaj taką dwutorową narrację, bo z jednej strony mamy fabułę tego komiksu, o której zaraz powiem, gdzie mamy tego mangakę tworzącego swój tytuł, a z drugiej strony jednocześnie możemy przeczytać co jakiś czas kilka stron z tego jego komiksu, który on tworzy. I to nie jest też tak, że ten komiks przez niego tworzony jest absolutnie niezwiązany z tym, co się dzieje w tym komiksie czytanym przez nas normalnie. To jakby niejako odwzorowuje mniej więcej to, te wydarzenia, które widzimy w tym jakby normalnym torze tego mangaki, który tam tworzy. Ale o tym za chwileczkę. Mamy rok 2020. Olimpiada w Japonii, Igrzyska w Japonii, ale rok wcześniej w tym kraju wchodzi wchodzi ustawa o dobrych obyczajach, która polega w wielkim skrócie o cenzurze kultury. I nazywa się to oczyszczeniem Japonii z treści tak zwanych toksycznych, które w jakiś sposób deprawują, źle wpływają na młodzież, dzieci i ogólnie na ludzi. Czyli ogólny atak na
wszelaką kulturę, wszelaką twórczość kultury w tym kraju. No i oczywiście najbardziej dostaje się w związku z tą ustawą mangą i anime. To tutaj jest obrazowane w różny sposób, jak to wygląda, bo to bohater widzi na przykład, jak ekipa ludzi, zwykłą figurę siusiającego dzieciaka gdzieś tam w parku przychodzi z buldożerem i ją ściągają w dół, bo to jest deprawujący obraz, że źle wpływa na dzieci i młodzież. I potem nasz główny bohater chce iść wypożyczyć film, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, i musi pokazać dowód koniecznie, bo to musi być zarejestrowane, że on ten film wypożyczył, bo on został właśnie uznany za pozycję toksyczną, w związku z czym jest dostępna tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Ogólnie ten świat przedstawiony jest, na tym powiem tak, jest strasznie absurdalnie to co tam się dzieje, bo tak jak wspomniałem, pozycja toksyczna i jeszcze jest pozycja niezdrowa. Pozycja niezdrowa to jest taka, która może być dla widzów od 15 roku życia w górę i toksyczna od 18 roku też właśnie w górę. Wszystko to jest liczone na podstawie czynnika toksyczności. Tam to jest wyliczane na podstawie tego, ile jest tam na przykład w komiksach, na ilu stronach pojawiają się jakieś treści wątpliwe pod tym kątem. I jeśli jakiś autor stworzy wiele pozycji toksycznych, to dostaje z góry łatkę autora toksycznego. I to nie jest tak, że po prostu no, dają mu gdzieś w systemie, że to jest autor toksyczny, tylko to jest wszem i wobec ogłaszane społeczeństwu, żeby go piętnować, żeby pokazać, słuchajcie, ten człowiek tworzy treści, który powoduje, że nasze dzieci, nasza młodzież jest narażona na niebezpieczne, źle wpływające na nie treści. Nasz główny bohater, Mikio Hibino, akurat po wejściu tej całej ustawy rozpoczyna twórczość swoją własną. Tworzy mangę Dark Walker, gdzie właśnie przedstawia postaci, które widzimy na okładce komiksu. To jest komiks, który przedstawia taką fabułę, że pojawia się taka zaraza, która powoduje, że człowiek nagle dostaje takiej ogromnej chęci, że musi koniecznie kogoś zamordować i zjeść jego wnętrzności, i to po prostu wspomniałem, zaraza, no nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie, dopadnie kogoś i koniec. I zwykła, spokojna osoba musi wieczorem wyjść i coś takiego dokonać. Taka jest właśnie fabuła tego jego tytułu, no i jest wielka obawa, jak przychodzi z materiałem do wydawcy, no bo wydawca mu tłumaczy, że no okej, wszystko okej, ale będziemy musieli to chyba troszeczkę pozmieniać, bo my ogólnie nie powinno być problemów, ale dmuchamy na zimne, bo nie chcemy doprowadzić do najgorszej sytuacji, czyli wycofanie nakładu całego magazynu, w którym ukazuje się komiks, bo w Japonii tak ten rynek mniej więcej działa, że tam macie pełno właśnie takich magazynów, grubaśnych magazynów, gdzie są drukowane rozdziały mang. No i właśnie tam nasz bohater chce trafić. Trafia jego tam, jego właśnie manga. No i tu się zaczynają problemy, bo oczywiście tak jak się domyślał wydawca, ten tytuł przykuwa oko całej tej komisji, która ocenia tą twórczość pojawiającą się w Japonii i zaczyna dostawać sugestie, że może coś tam jeszcze pozmieniać właśnie, coś tutaj troszeczkę przemodelować, nie pokazywać wprost. No i dochodzi do takiej sytuacji też między innymi, o której się bali najbardziej, czyli że cały nakład jednego z tych magazynów musi zostać kompletnie wycofany, więc tutaj będą musieli bohaterowie znaleźć troszeczkę innego rozwiązania, aby nasz główny bohater Mikio Hibino mógł dalej swój komiks tworzyć, ponieważ zyskał on całkiem niezłą popularność i w Japonii, i poza Japonią. Tutaj już dalej nie będę chciał brnąć w szczegóły, ponieważ tutaj bardzo mocno autor wchodzi właśnie w temat tych tytułów, które są kontrowersyjne, odbierane różne przez właśnie społeczeństwo, czy właśnie tego typu specjalistów, którzy uważają, że komiksy szkodzą. I tu jest największe zaskoczenie chyba w całej tej mandze, ponieważ w pewnym momencie, w sumie mogłem się tego spodziewać, ale nie sądziłem, że tak bardzo głęboko w to wejdą, autor zaczyna nam w tej mandze pokazywać i przytaczać losy komiksu amerykańskiego, kiedy komiks amerykański też miał problem z cenzurą w latach 50. Znaczy nie tyle co z cenzurą, co próbowano udowodnić, że te komiksy mają bardzo zły wpływ na młodzież, na dzieci.
i wydawnictwa komiksowe musiały podjąć bardzo ciężką decyzję o tym, żeby aby ich tytuły mogły być dalej dystrybuowane normalnie jak dotychczas, musieli wprowadzić formę autocenzury, która przez w sumie bardzo długi czas, jeszcze chyba zdaje się 7 lat temu, ten cały Comic Code of Authority funkcjonował. Tylko że oczywiście jakby zasady były coraz bardziej luźniejsze, prawda? I cała ta historia jest tutaj przedstawiona, troszeczkę zmieniona, troszeczkę niedokładnie tak, jak to było z prawdą, ale autor też tutaj dostosowuje pewne rzeczy pod historię, którą opowiada. I ta historia się w jakiś sposób tutaj łączy z tymi wydarzeniami, które są przedstawione w tej Japonii w 2020 roku. I to jest super sprawa, że autor podszedł do tego od tej strony, że właśnie jakby przywołał tamte wydarzenia, wpływają one niejako, ta cała historia wpływa też na poczynienia głównego bohatera, ponieważ on poznaje pewnego amerykańskiego wydawcy, który właśnie mu tą całą historię też opowiedział. Cokolwiek chyba powiem dalej, będzie bardzo dużym spoilerem, więc nie chciałbym za bardzo w to wchodzić. Dlatego chciałbym właśnie skupić się na tym, że komiks ma bardzo ciekawą narrację, bardzo ciekawy zabieg z tym, co mówiłem, że mamy komiks w komiksie, który im dalej będziecie go czytać i zapoznawać się tym, będziecie zauważać, że on niejako jest takim odbiciem lustrzanym tego, co się dzieje w życiu głównego bohatera, tylko że troszeczkę w innych okolicznościach. Poznacie też znaczenie tytułu Poison City, jakie on ma znaczenie i kiedy zobaczycie ostatnie strony tego komiksu, ja być może ja go troszeczkę, tą końcówkę być może troszeczkę źle interpretuję, ale to będzie taki mega delikatny spoiler, ale nie potrafię znaleźć innego porównania czy nazewnictwa, nie wiem czy w ogóle coś takiego istnieje, ale ten komiks to mi się wydaje bardzo rekurencyjny. Jak go przeczytacie, to zrozumiecie, co mam przez to na myśli. No, głowa mi eksplodowała na samym końcu, jak wszystko to zobaczyłem, co autor przygotował właśnie. Byłem bardzo ciekaw właśnie, jak on, bo to jest niby takie slice of life, trochę przedramatyzowane momentami, to muszę podać jako minus, gdzie jakby takie pewne klisze, takie negatywne z komiksu japońskiego, które się czasem kojarzą właśnie takim przedramatyzowaniem niektórych sytuacji, czy to w mangach, czy anime, one tutaj czasem się pojawiają, ale nie psują odbioru całości. Muszę powiedzieć, że komiks czytało się, on jest bardzo wciągający. Totalnie go pochłoniecie w jeden wieczór obydwa tomy. Mam nadzieję, że zresztą, że tak zrobicie. I właśnie to, co wykorzystuje autor, jakie daje możliwości komiks, forma komiksu, powoduje, że to dzieło jest wyjątkowe. To muszę powiedzieć, że Studio G naprawdę wydało bardzo dobry tytuł. Nie spodziewałem się, że przeczytam tego typu komiks japoński, który na przykład też się właśnie tak mocno odwołuje do sytuacji cenzury komiksów w Stanach Zjednoczonych i łączy to historycznie z tym, co jest w tej mandze przedstawione. Z tym naszym głównym bohaterem, tym Mikio Hibino. No to jest po prostu dla mnie absolutnie niesamowity zabieg. No, kurczę, chciałbym troszeczkę więcej wam może z kimś podyskutować, może kiedyś przy okazji właśnie tej całej końcówki, no, ona mnie po prostu wow, naprawdę czapki z głów, czegoś takiego absolutnie się nie spodziewałem, dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak naprawdę polecić wam dwutomową serię Poison City z wydawnictwa Studio JG. Wracamy do prosto z kadru. Tak jak wspominałem wcześniej, najpierw były dwa komiksy, teraz będziemy mieć gościa. Będzie z nami teraz Marcin Łuczak. Cześć, witajcie. Marcin, mówiąc w takim wielkim chyba skrócie, bo to można by było bardzo długo opowiadać, jest tutaj takim działaczem w środowisku komiksowym, no najsilniej oczywiście lokalny patriotyzm w Poznaniu, ale też na wielu innych imprezach komiksowych, bo to zarówno prowadzisz spotkania z gośćmi, nieraz pomagasz ich załatwiać, opiekujesz się nimi. Zresztą współpracowałeś, czy to wcześniej, czy nie wiem teraz, czy przy tej edycji również, ale przy Dniu Darmowego Komiksu w Poznaniu w Bibliotece Uniwersyteckiej. Tak, przy tej edycji również będzie można mnie usłyszeć na dwóch spotkaniach, ale o tym może troszeczkę później. Tak, i
jeśli idziecie na jakąś większą imprezę komiksową, no to prawdopodobnie możecie być pewni, że Marcin w mniejszym lub większym stopniu maczał w niej palce. Marcin tu jest ze mną, ponieważ chciałem mieć kogoś do dyskusji, żebyśmy mogli fajnie porozmawiać o no, takim wyjątkowym jubileuszu, ponieważ no, rzadko się zdarza, tak jak wspomniałem, no, kto by pomyślał, że doczeka tysięcznego numeru serii Action Comics, czyli to są 80 lat z postacią popkultury, kultury komiksowej. Postać komiksowa, jedna z najstarszych, która do dziś jest na co dzień wydawana, bez przerwy. Superman. I teraz kilka minut właśnie chcieliśmy poświęcić audycji na to, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, kim jest dla nas człowiek ze stali, jakie mamy wrażenia po tych 80 latach. Znaczy, to nie tak, że my mamy 80 lat, nawet wspólnie nie mamy 80 lat, jakbyśmy się dodali. No ale chłonęliśmy to w jakiś sposób. No, te rzeczy z Supermanem dochodziły do nas, do Polski w jakiś sposób, więc no, Superman jest taką ikoną znaną wszędzie, na całym świecie, tak? Ten charakterystyczny symbol jego, SK, to jest chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych emblematów chyba komiksowych, jak nie w ogóle. Czy twoim zdaniem to SK jest ta najbardziej charakterystyczna, czy coś innego? Wiesz co, nie powiem ci teraz dokładnie, ale nawet robiono ostatnio badania na ten temat. Mhm. I SK, logo Supermana z jego kostiumu pierwszej trójce było najbardziej rozpoznawalnych. Nie wiem, czy nie było nawet pierwsze lub drugie. Jestem ciekaw teraz, bo może pamiętasz, czy wśród tej trójki nie było jeszcze symbolu Batmana i Punishera? Batmana chyba tak, Punishera niekoniecznie. Bo wydaje mi się, że jakby z tych najbardziej obecnych wszędzie chyba wzorów na koszulkach, to chyba najpopularniejszy jest Punisher ze względu tego swojej tej, no bardzo charakterystycznej czaszki. No czasem niektórzy nawet nie wiedzą, że noszą czaszkę, która jest właśnie inspirowana tym designem Punisherowatym. Czyli ja się chyba częściej spotykam właśnie z osobami, które mają logotyp Batmana lub Supermana na koszulce. Mhm. Tak, no to ten symbol daje no, moc, tak? To jest no, fajnie się go nosi na kracie. Można sobie przez chwilę pomyśleć, że ma się jakiś taki, wie, tam sześciopak, tam coś tam w ogóle, nie? Że przeniosłem stolik w mieszkaniu, jestem Supermanem i w ogóle, bo miałem tą koszulkę. To ja może zacznę od tego. Marcinie, pytanie takie pierwsze do ciebie. Kiedy pierwszy raz zetknąłeś się z Supermanem? W jakiej postaci to był? Czy to był komiks, film, serial animowany? No to był zdecydowanie komiks, chyba nie będę tutaj oryginalny i pewnie większość z osób, z którymi mógłbyś porozmawiać o tym, powiedziałyby tak samo. Wszyscy jesteśmy, przynajmniej jesteśmy w podobnym wieku, tak. Jesteśmy dziećmi TM Semika, który ukształtował bardzo mocno chyba naszą wrażliwość wobec komiksu. Poznał nas z wieloma postaciami, pokazał nam te postacie. I to dzięki tym Semikowi poznaliśmy te wiele najważniejszych historii, które w tym czasie się pojawiły. Nie pamiętam, jaki był pierwszy komiks z Supermanem, jaki czytałem, ale pamiętam jeden. Ale pamiętam, że pierwsze zetknięcie z czymś, co wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak się nazywa, a teraz wiem doskonale, że chodzi o crossover, bo właśnie w Supermanie była taka seria, która zachwyciła mnie na początku okładką, to była Panika na niebie. A, no tak, no tam rzeczywiście było... Jeszcze za smarkacza, jak miałem ten komiks przed sobą, to byłem zachwycony, ile tam jest bohaterów, ile postaci, ale tam się musi w środku dziać. No. Oczywiście z dzisiejszej perspektywy pewnie zupełnie inaczej bym to odebrał, ale pamiętam tą ekscytację przy lekturze komiksu i w ogóle obcowaniu. No hype musiał być duży, no zresztą w sumie o takim hype'ie crossoverowym będziemy jeszcze mówić przy okazji Avengers, ale ja cię tu akurat zaskoczę może poniekąd. Ja na przykład nie nazwałbym się dzieckiem TM Semika, bo mój pierwszy TM Semik był
to 12 numer Batmana z 1995 roku, więc tak troszeczkę późno, zresztą samików samych u siebie w swojej, będąc w tam, wtedy miałem 4 lata, ale ogólnie miałem chyba tylko dwa tam samiki tak naprawdę, z jakiegoś powodu, nie wiem, czy rodzice nie chcieli mi kupować, czy nie wiedzieli o tym, czy ja nie wiedziałem, że coś takiego jest i muszę poprosić. I u mnie to kaczory Donaldy po prostu stosem rosły cały czas. Natomiast w związku z tym, że ten samik nie był mi aż tak bliski, a dopiero go jakby nadrabiałem, jak odkryłem internet bardziej, znaczy 2003 rok mniej więcej i zacząłem wyszukiwać informacji na temat komiksów na wielkim archiwum komiksu na Waku. Pamiętam, robiłem to samo. Tak, i wiesz, ile tego było i potem pierwsze przygody z Allegro, delikatne takie uzupełnianie tego wszystkiego. Więc tak bardziej przełom u mnie podstawówki i gimnazjum, trochę później właśnie, jak już ten samik nie istniał. Znaczy Fan Media jeszcze tam była końcówka. Natomiast w związku z tym u mnie postać Supermana, pierwsze co mi przychodzi do głowy, to serial animowany. On zdaje się był w Polsce emitowany chyba na Kanal Plusie i czasem chyba tam się pojawiał na chwilę w tym odkodowanym paśmie o 7 rano. Znaczy mówisz o Superman The Animated Series. Tak jest. Tak? Z uniwersum Bruce'a Timma. Tak, uniwersum Bruce'a Timma, tym tak zwanym. Dokładnie tak. Więc... pamiętam, to było tak jak mówisz w Kanal Plusie. Kanal Plus wtedy dubbingował te wszystkie bajki i pamiętam, że byłem zachwycony, bo widziałem wtedy też odcinek, który się pojawił wreszcie w animowanej wersji Lobo, który był. Który był, wtedy byłem strasznie zafascynowany. A teraz powinienem wziąć maczetę i ci odciąć ręce czy za użycie słowa bajka, bo to bardzo nie mówiłem, nie wolno mówić brzydkich słów na antenie. Animacja, no dobrze. Serial animowany, kreskówka, bajka to utwór literacki. Uczcie się, moi kochani, uczcie się. Zawierając się, mora, mam. Czuję się skarcony. Dobrze, bardzo dobrze, tak powinieneś się czuć. Superman by nie był z ciebie dumny. Właśnie patrzę na Superman dumnie wypinający pierś właśnie na okładce tysięcznego zeszytu Action Comics, bo mamy tutaj w studio z nami, ze sobą. Więc u mnie to była na przykład animacja, potem głównie w sumie jego występy w Justice League też animowanym. Komiksów, no mówię, nie miałem zbyt wiele, więc on jakby w komiksowej formie dosyć późno przyszedł. Film? Właśnie chciałem cię spytać o film, bo myślałem, że powiesz o filmie. No właśnie, to jest dziwne, bo film, to jest najsłynniejszy film superbohaterski od Richarda Donnera. Film Superman z lat 70. Bo wielka superprodukcja wtedy. Tak. W ogóle bardzo zachęcam do poczytania chociażby na zwykłej Wikipedii, bo tam to też jest bardzo dobrze opisane. Całą historię etapu produkcji tego filmu, ile tam było zamieszania, ile tam było problemów w pewnym momencie, bo Donner kręcił naraz dwa filmy, tak? I na pewnym etapie go wyrzucono z tego. I ten film się stał troszeczkę inny. No i też po jakimś czasie na DVD wyszło właśnie Superman 2. Richard Donner. Dokładnie, więc to jest cała bardzo fascynująca historia. Znaczy, no wiadomo, szkoda, że nie mógł tego zrobić od razu po swojemu, no ale życie. Ciekawostek, można powiedzieć, że scenariusz do Superman, filmowej adaptacji Supermana napisał Mario Puzo, czyli autor powieści Ojciec Chrzestny, na podstawie której filmy nakręcił Francis Ford Coppola. Tak, no i Marlon Brando też był w Supermanie. Za całkiem godziwe pieniądze. Tak. Chyba 2 miliony dolarów dostał za tą małą rolkę. No, ale mnie z jakiegoś powodu ten film ominął. Ja widziałem na pewno jakieś tam fragmenty, kojarzy, że oglądałem, ale chyba tylko raz go w całości zobaczyłem do pewnego momentu i niedawno go sobie odświeżałem. I oglądałem go chyba rok czy dwa lata temu i byłem bardzo ciekaw, bo to nie jest film, do którego jakoś byłem specjalnie przywiązany. Byłem na pewno emocjonalnie przywiązany do aktora, który no... chyba jest zawsze wymieniany jako ten jedyny słuszny. No powiedzmy sobie szczerze, Christopher Reeve to był Superman. Superman, tak. No on, tutaj tylko właśnie dodam, właśnie on miał wypadek podczas jazdy konnej, gdzie został sparaliżowany. I no to była nieciekawa historia, ale jest naprawdę bardzo budujący taki moment w tej całej historii. Możecie sobie znaleźć na YouTubie, kiedy po raz pierwszy po tym wypadku pojawił się na gali Oscarów.
i jak został przywitany przez wszystkich aktorów i tam widać między innymi jego no, płaczącego Nicolasa Cage'a, takiego dumnego, który jest też ogromnym fanem Supermana i jak on to zobaczył, no to po prostu właśnie jego bohatera po upadku w chwale powrocie. Naprawdę niesamowicie, niesamowita sytuacja, polecam też znaleźć. I obejrzałem ten film po tej dłuższej przerwie. To jest niesamowite, jak on nadal się dobrze trzyma. W sensie, w tym sensie, że nadal się super go ogląda. Jest bardzo angażujący. No wiadomo, tam są pewne rzeczy, które mówią, że to jest... no nie wiem, jakieś no dialogi, czy sposób jakiś tam narracji czasem, czy rozwiązań od złoczyńców, takie zagrania właśnie już mające te 50 lat, ale to nie zmienia faktu, że ten film się niesamowicie dobrze ogląda i w ogóle te napisy początkowe, one na mnie robiły ogromne wrażenie, a jak ci ludzie w kinie w latach 70 jak to musieli zobaczyć pierwszy raz, to ja już w ogóle, jaki tam szał musiał być. Ja nie wiem, jak ty masz z tymi filmami. Znaczy, może ja nie odbierałem tego tak bardzo, jak ty. Dawno też nie widziałem tych wszystkich Supermanów, wszystkich, bo chyba mamy 4 części. Mhm. Nawet mam jeszcze przed sobą seans drugiej części w wersji Richarda Donnera. Mhm. Ale pamiętam, że no, to była taka pierwsza superprodukcja i można było, oglądając ten film, można było poczuć, że że materiał został potraktowany poważnie na tyle, ile to można było zrobić, bo i się tak wyrażę, może to bardzo kolokwialnie, ale film się trzymał kupy. Mm-hmm. I to był film, który nie ograniczał się tylko, powiedzmy, nie był robiony tylko dla fanów komiksu, dla fanów gatunku, ale był film, który spodobał szerokiej publiczności, który mhm. był bardzo dobrze odebrany i w zasadzie był takim, mi się wydaje, pierwszym taki sposób, tak dobrze docenionym momentem, tak jest. Kiedy komiks został doceniony. Doceniony, dokładnie. No, czas nas trochę goni, dlatego ja tutaj zadam takie pytanie, bo o tym można by naprawdę bardzo długo dyskutować, ale jestem ciekawy twojej opinii. Zawsze, kiedy się coś zarzuca Supermanowi, czemu niby to nie jest ciekawą postacią, to zawsze jest ten argument, Superman nie jest fajny, bo jest postacią idealną, zbyt potężną, że on nigdy nie przegrywa, że to jest taki piękny chłoptaś z pięknym uśmieszkiem i że nic mu nie zaszkodzi, nic mu nie może zaszkodzić i on jest taki aż tak super, że aż super. I jak ty to odbierasz? Czy twoim, masz z tym taki, masz, tak, jakby zgadzasz się z tymi zarzutami? Mi się wydaje, że każdą każdą z postaci lubimy za coś i w moim przypadku właśnie to, co lubię Supermana, to jest właśnie to, jaki jest. Mi nie przeszkadza, że on jest, jak to się mówi, bardzo harcerzykowaty. Ludzie mm-hmm. często mówią na niego harcerzyk, bo jest aż do bardzo grzeczny, właśnie. Mm-hmm. I ja na swój sposób za to lubię Supermana, bo jeżeli mamy mieć kogoś, kto może być typem antybohatera, nie zachowywać się tak, jak w zasadzie powinien bohater, to mamy od tego mnóstwo innych postaci. Tak. I dobrze jest przynajmniej ta jedna postać, która potrafi nieść tą nadzieję, pokazywać przykład. No i robić to, co robi, zdecydowanie można powiedzieć, bezinteresownie. Mm-hmm. Jak ja słyszę właśnie opinię typu, że Superman jest taki, wiadomo, że on jest za mocny, że nic mu się złego nie dzieje, to jest, no, nie wiem skąd to się bierze, bo ta postać jest, no, tragiczna tak samo jak, nie wiem, postać Batmana. Batmanowi zabito rodziców. Supermanowi wybito całe społeczeństwo, całą planetę, nie tylko rodziców, ale też i cały jego dobytek, jakby tego świata, z którego pochodzi. On jest praktycznie, no, samotny. No, oczywiście tam jest jego jeszcze tam rodzina, mamy Supergirl i Superboya i tak dalej, ale no, pomyśleć, jak to musi wpływać na takiego człowieka, który na co dzień z uśmiechem ratuje świat i tak dalej, ale mimo wszystko, no, ciąży na nim ten tragiczny los.
który mu się przydarzył, tak? I pozwól, że ci przerwę, bo tutaj myślę, że warto nawiązać do tego, że w tym przypadku pokazuje, jak bardzo implikuje jak wychowanie człowieka, w jaki sposób wychowany wpływa. Tak. No bo Superman jest taki, jak jest dzięki temu, że papa i mama Kent. Dokładnie. Kentowie go w jakiś sposób wychowali, pokazali mu, jak postępować słusznie i w zasadzie wszystko, co robi, jest inspirowane tymi ludźmi, tymi, jak oni by postąpili. Oni też byli ludźmi, którzy zawsze by, gdyby mogli, to by kogoś uratowali, dokładnie, zawsze pomogli, tak. Byli bezinteresowni. I jeszcze właśnie do tego lekko nawiązując i kończąc już temat Supermana, polecam bardzo, to jest komik, który niedawno poznałem, Superman for Tomorrow od Briana Azzarello i Jim Lee. On będzie niedługo w wielkiej kolekcji komiksów DC Comics i pierwsza połowa tego komiksu robi takie wrażenie niesamowite właśnie, bo ona się skupia trochę głębiej na postaci Supermana i tego, co on robi i jak jest postrzegany przez innych i przez społeczeństwo. No potem to się niestety zawala, taką typową nawalankę zamienia, ale ogólnie ta pierwsza połowa to takie wow. Super. I Superman, no, to jest nieprawda, że on absolutnie nie przeżył nigdy żadnych tragedii, że on nie zawsze wygra. Są rzeczy, których on nie pokona, których on nie da się po prostu. Ale on zawsze będzie się starał. Będzie się starał, no ale on też ponosi porażki, o czym no, niektórzy zapominają. Na sam koniec tylko jeszcze dodam, że Action Comics 1000 numer zachęcam do zapoznania się z tym komiksem, bo on też tutaj niektóre historie naprawdę super, naprawdę świętują to 80-lecie, chociaż żałuję, że ten tysięczny numer, 10 wariantów okładkowych, ale jakby jeszcze ten zeszyt, ten tysięczny numer miał 100 stron, to by było tak fajnie, pięknie, równo, ale niestety nie ma, a zasługiwał na to. Ale jest kilka historii, które naprawdę robią ogromne wrażenie, jak na przykład Five Minutes od Simonson, czy Of Tomorrow Toma Kinga. Jest jeszcze na przykład historyjka o okładce z Action Comics 1, o samochodzie z okładki Action Comics 1, ten samochód. Historia nazywa się The Car. Jest o tym, jak ten samochód jest odholowany właśnie do mechanika. I tylko tyle powiem, historię napisał Jeff Jones i Richard Donner, haha. Powracają do współpracy po tym, jak zrobili m.in. Last Son, ostatni syn Kryptona, też bardzo dobry komiks. Tak jak wspomniałem, trochę nam się już powoli czas kończy, a my musimy jeszcze przejść do tematu Avengers, o czym porozmawiamy za chwilę. Wracamy do Prosto z Kadru. Temat bardzo chyba najważniejszy na tą audycję chyba, bo na pewno wielu z was jest ciekaw. Avengers Infinity War, czyli inaczej Wojna bez granic, czyli Kajne Gręce, jak to jeden nasz polski artysta śpiewał. Kurczę, no tak jak mówiłem, nagrywamy, to jest nagranie taśmy, tak, czyli wczoraj widzieliśmy film na pokazie przedpremierowym w środę, akurat nie byliśmy na tym samym seansie, tylko jeden po drugim, bo tak nam czasowo niestety się nie udało tego zrobić, ale żadnych spoilerów w tym wejściu, będzie rozszerzone wersja na YouTube'a, gdzie będą już spoilery, ale ten moment jest bez spoilerów, no bo nie chcemy wam niczego zdradzać szczegółowego, no bo Avengers Infinity War. Film, na który czekaliśmy 10 lat na dobrą sprawę. Kiedy pierwszy raz w Iron Manie, koniec filmu Iron Man w 2008 roku, w którym też wyszedł film Mroczny Rycerz od Christophera Nolana. Pamiętasz, że była taka rywalizacja wtedy, tak. Gdzie jak został Downey Jr. zapytany podczas jakiegoś wywiadu, że no, że Mroczny Rycerz coś tam i co sądzisz, on tak... Ja nie wiem, coś tam było, gadali jakieś tam ten, nie wiem, tam za mądry jakiś tam film to musiał być, coś takiego. Tam taki specyficzny komentarz puścił wtedy, taki niesympatyczny. Sprawdzę, jak wrócę do domu. I co? Iron Man koniec, kiedy Samuel L. Jackson przyszedł powiedzieć, że jesteś częścią większego świata, większego uniwersum. I usłyszeliśmy w filmie Marvela słowo Avengers pierwszy raz. Tak, i to wow. I to jest ten moment, na który czekaliśmy. I teraz wielki crossover. I Marcinie, bezspoilerowo, dajesz kciuki w górę, dajesz jeden w górę, drugi w dół, czy dajesz dwa kciuki w dół? Zdecydowanie dwa kciuki w górę. Ja wyszedłem ukontentowany z seansu. W zasadzie siedziałem jak na szpilkach, wpatrzony w ekran. Chłonąłem to, co widzę i no oczywiście można się przyczepić do niektórych elementów, ale oglądam filmy Marvela z wielu powodów, ale przede wszystkim dla
przyjemności i emocji, jakie wywołują. A w tym przypadku no, mogę powiedzieć, że film spełnił swoje zadanie i wywołał mnóstwo emocji, przede wszystkim pozytywnych. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że tam, nie pamiętam teraz dokładnej tej liczby, ale ona była wspominana powyżej wielokrotnie. 60 chyba trzy postaci, których oni musieli zarządzać w trakcie tego całego filmu. I bracia Russo, którzy wcześniej robili Winter Soldiera i Civil War. Tak. I Civil War właściwie było taką przymiarką chyba do tego dla nich. Bo to było takie, ludzie nazywali ten film Avengers 2,5. Dokładnie. I ja bardzo się bałem o to, czy uda się jakoś w miarę sensownie to wszystko ułożyć. I niech to szlak udało im się, moim zdaniem. W sensie, jakby wiadomo... I to w jakim stylu. Tak, bo to jest tak, że... bo ja na początku zakładałem, że co, jak to będzie, że oni będą wszyscy z wszystkimi będą musieli się widzieć i jak to zrobić. Ale to nie jest tak. To jest tak jakoś podzielone, że oni się etapami ze sobą poznają, oni w różne miejsca trafiają. To nie jest tak, że się wszyscy naraz nagle będą wszyscy widzieć i jest wow i w ogóle i tak dalej. Ale ma to jakby sens przyczynowo-skutkowy, że to jakoś tak jakoś logicznie się rozrasta i w pewnym momencie no, zatacza koło, kiedy wszyscy działają w jakiś sposób. Tak, właśnie to jest może nie tyle zaskakujące, ale cieszy bardzo właśnie, jak to się udało. Raz, że podzielono wszystkie te postacie na podgrupy, wydzielono im odpowiednie wątki. Każdy wątek widać, że jest potrzebny, jest dobrze poprowadzony i każdy z tych wątków nawiązuje oczywiście do zagrożenia, jakim jest Thanos w tym filmie. I wszystko prowadzi do konkretnych konkluzji bez zapychaczy, które, tak. O które się baliśmy, że się w tym przypadku pojawią. Mhm. Teraz tak, bo ty mówiłeś, że dawaj dwa kciuki w górę filmowi. I o ile podobało mi się to właśnie, jak rozpracowali cały ten problem wielu postaci i to, że interakcje między innymi to jest czyste złoto w większości przypadków, jak nie we wszystkich. Tak, ja, znaczy tak, przyszedłem z tym filmem, na ten film mając założenie, okej, no to ma być wielka rozpierducha, fajna dla oka, ale ogólnie to film był dla mnie co najwyżej okej, bo miał pewne problemy dla mnie i teraz bym musiał wchodzić naprawdę na terytorium spoilerów, na które wejdziemy, ale później w dodatkowej części audycji na YouTubie, gdzie mam wrażenie, że ten film zaczął popełniać bardzo znaczące błędy, powielać bardzo znaczące błędy, które pojawiają się w uniwersum komiksowym. I dla mnie, no mówię, fajnie się oglądało, ale właśnie pod kątem jakby fabularnym, jakichś twistów, nie twistów, czy rozwiązań, jakie zastosowano dla wątków niektórych tych postaci, dla mnie to nie było nic ponad przeciętnego i okej, są te interakcje postaci, ale one mi nie ratują w całości, jakby całościowego wrażenia i nie nazwałbym tego najlepszym filmem Marvela z MCU. Wiem, że ty się chyba ze mną nie zgodzisz. Znaczy nie zgodzę się o tyle, że... Znaczy u mnie, w moim przypadku jest trochę trudno też mówić, gdy jestem świeżo po seansie. Zawsze staram się stosować tak zwaną próbę drugiego seansu, gdy już na spokojnie, bez tego hype'u ten film oglądam i wtedy no, człowiek dostrzega rzeczy, których nie widział przy pierwszym seansie, zarówno minusy, jak i plusy, wady, zalety tego filmu. Oczywiście są tam pewne rozwiązania, które mogą być dyskusyjne, znajdziemy dziury logiczne, ale wydaje mi się, że one nie odbiegają, się tak wyrażę, od normy, jaką widzimy ogólnie w filmach Marvela. Mhm. No ale to widzisz, to nie znaczy, że przez to teraz możesz to tłumaczyć, no bo to wychodzi na to, że ogólna norma Marvela jest słaba. Ha? Wiesz, zawsze można też powiedzieć, czyli tak jest wyższe niż w przypadku DC. No, sam zacząłeś ten temat, mój drogi. Mamy za mało czasu, żebym się mógł z tobą pożreć, więc kontynuuj. Powiem w ten sposób. No to są kwestie, mi się wydaje, jakiemu się odbiera bardzo indywidualnie. W zasadzie dla mnie
ten film był spełnił przede wszystkim swoje zadanie. Miał pokazać interakcję między postaciami, co już mówiliśmy, że wyszło świetnie. I przede wszystkim pokazał porządnego złoczyńcę w filmie Marvela. Nie wiem, czy ty się zgodzisz, że można powiedzieć, że ty był najlepszy złoczyńca do tej pory? Nie do końca, bo powiem tak, o tym pewnie jeszcze z tobą nawiążę do dalszej części rozmowy, ale był okej, ale nie, chyba nie najlepszy moim zdaniem. Mam lekki problem z jego motywacjami, ale... No, one są najważniejsze de facto chyba. Ale cóż, podsumowując, Marcin daje dwa kciuki w górę, ja daję jeden w dół, jeden w górę, przy czym ten w górę, no, jest okej. Dla mnie to nie był najlepszy film z MCU. Wprost do skandlu wracamy teraz z takim dodatkowym, rozszerzonym dodatku, no. Do dyskusji o Avengers, tym razem tutaj będą spoilery, zatem jeśli trafiliście tutaj przez przypadek z jakiegoś powodu, to uwaga, tu są spoilery do Avengers Infinity War. Absolutnie nic nie zostawiamy w tajemnicy, wszystko mówimy wprost, zatem to jest wasza ostatnia szansa na to. I zachęcamy do obejrzenia filmu przed wysłuchaniem tej części. Dokładnie tak, zatem za 5, 4, 3, 2, 1, 0... Co to była za głupia decyzja, żeby połowy bohaterów wybić na końcu filmu? Mój Boże, ja rozumiem, że to miało w jakiś sposób zszokować widza. Ja totalnie, bo to miał być film, gdzie... bo to się dużo, to można było się domyślić, że to pewnie będzie ten film, którym oni jednak polegną, że im się nie uda i mówię, okej. Na pewno w jakiś sposób to zaakcentują. Ja miałem różne przewidywania, na przykład, że w ogóle nikt nie zginie, tak jak na przykład przy Civil War wszyscy pewnie, że albo Kapitan Ameryka umrze, albo Iron Man umrze, a tu nikt nie zginął i może bracia Russo znów tutaj coś strolują, ale nie. Pojechali normalnie motywem jak z Dragon Balla, gdzie bo teraz tak, absolutnie nie wierzę w to, że ci bohaterowie, którzy wyparowali na końcu, że to jest już koniec. No bo może jakby nie zabili Black Panthera i Spidermana, to może bym miał jeszcze jakieś takie niepewność, jakąś taką zachowaną, było to ziarno niepewności zasiane. Ale kiedy pozbywają się postaci, które zarobiły kupę kasy na ostatnich filmach i mega popularne się zrobiły, to ja już wiem z góry, że następny film będzie polegał na tym, że w jakiś sposób będą, nie wiem, cofali czas albo cokolwiek, że to odkręcą. I dla mnie to jest chyba najgorsza decyzja, jaką mogli podjąć chyba w tym filmie i żeby zostawić to jako element, który ma zszokować widza i zostawić go w jakiejś tam konsternacji na koniec. Dla mnie to jest absurd. Zupełnie się z tobą nie zgadzam. No i bardzo się cieszę, bo inaczej byśmy nie mieli o co pokłócić. Znaczy, chciałem zauważyć, że mamy w tym filmie dwa rodzaje śmierci. Może to dziwnie brzmi, ale powiedziałeś właśnie, na samym końcu wymiotło połowę ludzkości. Tak. Thanos pstryknął palcami. Tak, jak powiedział była Gamora, że dzięki rękawicy pstryknie i będzie po wszystkim. Dokładnie. I to w zasadzie było moment, gdy Thanos wygrywa. No i wszystko się zaczęło dziać. Wszystko się zaczęło dziać. I to stało się to na koniec filmu, gdzie mamy zapowiedzianą czwartą część. Tak. I gdy czytasz komiksy już wiele lat, tak samo jak ja i wiele innych osób, tak, doskonale wiesz, że w komiksach bardzo rzadko ktoś pozostaje martwy. O ile nie jesteś wujkiem Benem albo Thomasem i Martą Wayne. Dokładnie. Więc w tym przypadku to, że dana postać zarobiła dużo kasy, czy ma już zapowiedziane sequele, tak jak w przypadku Black Panthera lub Spidermana, to nie ma w zasadzie żadnego znaczenia. Bracia Russo chcieli pokazać wysoką, na koniec tak, podnieść stawkę, pokazać, że wcale nie będzie tak różowo, że nawet jak będą musieli w czwartej części bohaterowie pracować, żeby to odkręcić, żeby przywrócić do poprzedniego stanu, to raz, że będą dziesiątkowani, bo tak jak mówiłeś, zginął Black Panther, zginął Spider-Man, ale ze strażników została... Tylko Rocket. Tylko Rocket, no i Nebula. No tak, rzeczywiście, że Nebula, zapomniałem o nim. Został Stark, został Cap, ale nie ma Buckiego, nie ma Falcona, nie ma Groota ze strażników, nie ma Draxa.
Na oczach okoje, właśnie jak mówiliśmy, gdzieś zniknął Black Panther. A w scenie po napisach widzimy, że nawet zniknął Nick Fury i Maria Hill. Dla mnie ta zagrywka to jest właśnie ta typowa tania zagrywka komiksowa, której strasznie nienawidzę, bo to totalnie umniejsza samej śmierci postaci, kiedy ona rzeczywiście umiera. To dla mnie to jest totalnie bezwartościowe i ja nie potrafiłem się przy tej scenie w ogóle w jakiś sposób do tego przywiązać, ani zareagować emocjonalnie, bo jedyne o czym myślałem, to wie, aha, czyli w następnym filmie wszystko będą musieli odkręcać. No super tragiczne zakończenie, no absolutnie się nikt tego nie domyśli. Jeszcze wrócę tylko do tego, co powiedziałem o tych dwóch rodzajach śmierci. Wcześniej w filmie zginęło parę innych nie, postaci. No to tego się nie spodziewam tak. Akurat, że to powróci. Zginął Heimdall, zginął Loki. W pewnym momencie z bardzo ważnego powodu zginęła też Gamora. Tak. I myślę, że gdy przyjdzie co do czego, to te postacie pozostaną martwe. No to do tego nie mam akurat wątpliwości, natomiast no mówię, ta cała reszta, znaczy to jest w sumie całkiem śmieszne, że wybrali na śmierć właśnie tych świeżaków, jeśli mogę ich tak nazwać, a nie wzięli właśnie tej gwardii, że tak powiem, pierwotnej, czyli właśnie kapitana, Ironmana, Thora, bo Thor chyba też przeżył. Przeżył, Black Widow też chyba została, albo nie, Black Widow chyba przeżyła, czyli nie pamiętam teraz, ale chyba została. Chyba też została, tak. Więc wiesz, to jeszcze by jakoś można było zrozumieć. Nie wiem, teraz pewnie będzie tak, że w drugim filmie może ta stara gwardia rzeczywiście umrze po to, żeby się poświęcić, aby tam ci młodsi wrócili do dyspozycji i wtedy nastanie ta wymiana, o której się mówi, że ma nastąpić. Całkiem możliwe. Znaczy pamiętajmy też, że no my jesteśmy jednak tymi hardkorowymi fanami. Przez hardkorowych mówimy, że... No już, że jesteśmy wkręceni. Jesteśmy wkręceni, znamy historię często na podstawie których te filmy są kręcone. Wiemy, jak przebiega w komiksach wiele tych historii, wiemy, jak wygląda kwestia śmierci i zmartwychwstań w komiksach. Więc my możemy, powiedzmy, na to kręcić trochę nosem, ale... No filmy Marvela to są obecnie jedne z najpopularniejszych filmów, jeżeli nie najpopularniejsze i skierowane do jak najbardziej szerokiej publiczności, która często tych mechanizmów nie zna i dla nich to też będzie, ta stawka będzie inaczej wyglądała niż dla nas. Wiesz, mnie się wydaje, że sam motyw właśnie, że umarł, a na drugi dzień miał się lepiej, już jest na tyle znany, wyświechtany, tak, odbiorcy, nawet który nie zna koniecznie komiksów, a może znać to chociażby tylko samego Dragon Balla, bo tam też wszystkie problemy się naprawiało smoczymi kulami na dobrą sprawę. I no to totalnie mi film bardzo mocno psuje mi ocenę filmu. To, że też dużo takich, no, takich tych błędów, takich logicznych, takich trochę, o których mówiliśmy, zresztą nawet Thanos krytykuje bohaterów w momencie, kiedy Thor leci na końcu, że z tym wielkim młotem i wbija go mu w klatkę piersiową, a on mówi, trzeba było odciąć głowę. No, panie, sam se wkłody pod nogi wbijasz, nie? I wiesz, no super, te wszystkie tamte, wiesz, interakcje, chemia z postaciami, no to jest super, mega fajne, ale jeśli przez ten film, no oglądam ten film i po prostu momentami to tak robię i właśnie jeszcze ta końcówka to tak, muszą się, dla mnie będą musieli się bracia Russo mocno postarać, żeby ten następny film był, żebym go zaakceptował, bo ta końcówka oczywiście, wrażenia wobec niej, też dla mnie są zależne od tego, co będzie dalej, ale jestem przekonany, że na pewno będą to odkręcać. No, myślę, że to nie ma innego wyjścia, jak to odkręcić. Przypomnijmy też, że czwarta część Avengersów nadal nie ma ujawnionego tytułu i powiedziano, że jeszcze długo jej nie ujawnią, więc chcą podtrzymać niepewności. No właśnie przez to, że dali też ten najbardziej dla mnie spodziewany koniec, to wszystkie najciekawsze opcje tytułowe, które by miały pochodzić w jakiś sposób od komiksów, totalnie odpadły. No bo nie widzę, żeby na przykład to było Secret Invasion, albo nie wiem, Ultimate, to Gosia Chudziak zasegurowała, z którą pozdrawiamy po seansie, bo też była podczas tego, który ja byłem i zasugerowała, że może Ultimate Avengers, nie? Tylko, że, bo ja byłem pewien, że może dojdzie do tego, że pod koniec Wanda Maximoff, nie chcąc dopuścić do tego, żeby Vision zmarł, tak
wypuści taką energię, że zmieni całą rzeczywistość wokół siebie i to będzie takie trochę... The House of M. Takie trochę House of M, a trochę takie Ultimate Avengers, co na tej zasadzie, nie? Więc, no nie wiem, czego ty się spodziewasz po tej czwórce, nie wiem, co to może być za tytuł. Nie, absolutnie nie myślę tutaj o jakimś konkretnym story arku. No bo co to by musiała być za nazwa, żeby musiała od razu jakieś... żeby miała wywoływać już, żeby była spoilerem. Co to by musiało być? No właśnie, ja tutaj nie chcę spekulować, bo nie mam też żadnych pomysłów. Bardziej tu chciałem zaznaczyć, że ewidentnie coś szykują. Pewnie chcą, żeby się ten Wojna bez granic, Infinity War, żeby się trochę wygrzało, żeby zdążyli obejrzeć. No. Dopiero podadzą tytuł, który pewnie w momencie poznania by automatycznie wielu osobom, którzy nie widzieli jeszcze części Avengersów, zaspoilował to. Avengers Forever, Avengers Resurrection, Avengers Revenge, Retribution, nie? No, widzisz, to bardzo w takiej klisze, że... No ten film boli. Miał trochę już klisze, no więc jak, skoro już się trzyma... Każdy nie, Marvel tak. Ma klisze. No nie każdy, no o tych złoczyńcach. No Thanos był dla mnie średni. Moim ulubionym złoczyńcą w MCU to był, powiedzmy sobie, kto był fajny. Fajny był... Trevor Slattery. Tak. Vulture chyba był moim ulubionym. Oj tak, Vulture był świetny. Tak, to jak z wieloma osobami rozmawiam, stawki lokalne w filmach Marvela są lepsze niż te globalne. No. I nie wiem, jakieś ostatnie słowo od ciebie, bo musimy już kończyć. Ostatnie słowo. Że jestem bucem i że się nie znam. Nie, Wojtek, pewnie będziemy wracać, pewnie będziemy jeszcze dyskutować na ten temat. W każdym razie... fajnie, może kiedyś wrócimy jeszcze do tej dyskusji po spojrzeniu na ten film na chłodno. Tak. I bez podniecenia po pierwszym seansie. Dobrze, to jest też oczywiście słusznie, ale aczkolwiek myślę, że ta ostatnia scena z tego filmu nadal będzie dla mnie taka sama okropna. W złym słowie tego znaczeniu. A to jeszcze może ostatnia tak. Rzecz. Pewna rzecz, która się stała w scenie po napisach, którą zrobił Nick Fury, czyli... Tak, te brzydkie słowa, które... Wysłał pagerem wiadomość do Captain Marvel. Tak, to było super, to muszę przyznać. To wszyscy klaskali w kinie na tym, jak się pierwszy raz Cap pojawił, to było super. Dobra, musimy kończyć, czas z nas minął. Dziękuję ci, Marcinie, za udział w naszej audycji. Dziękuję też, bardzo za zaproszenie. Na szybciutko omówiliśmy dzisiaj dla was komiks Pułapka Czasu z wydawnictwa Mamania, Poison City z wydawnictwa Studio JG. Porozmawialiśmy o Avengers Wojnie bez końca, czyli Infinity War. Żegna się z wami Marcin Łuczak. Żegnajcie. Oraz ja, czyli Wojciech Nelec. No i oczywiście do usłyszenia za tydzień. Pamiętajcie o naszym fanpage'u na Facebooku, gdzie znajdziecie informacje o ostatnich zbiórkach komiksowych i oczywiście kanał na YouTube, gdzie znajdziecie dotychczasowe audycje, również obecną, też w wersji rozszerzonej. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński. Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15:00.